serdecznie witam wszystkich przybyłych na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego. Następnie chciałbym Państwa poinformować, że dziś jest Dzień Pracownika Socjalnego, jak również Dzień Życzliwości. Dlatego w związku z tymi dniami, a szczególnie z tym Dniem Życzliwości, chciałbym, żeby nie brakowało nam uśmiechu, wzajemnej życzliwości, słów dziękuję, proszę, przepraszam i takiej bezinteresownej uczynności we wszystkich dniach, nie tylko dzisiaj, ale we wszystkich dniach tego roku. Myślę, że po takim życzliwym początku możemy przejść do dalszych punktów naszego posiedzenia. Mamy kworum, jest 9 obecnych na 9 członków naszej komisji. Pozwolicie, że przeczytam porządek obrad. Pierwsze, otwarcie posiedzenia. Drugie, stwierdzenie kworum. Trzecie, przyjęcie porządku obrad. Czwarte, przedstawienie pisma mieszkańców Klementowic oraz Stowarzyszenia Pomoc Ludziom w Potrzebie dotyczącego działalności SPZOS w Kurowie. Punkt piąty. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017. Punkt szósty. Przedstawienie informacji o realizacji prowadzonych działań Gminnej Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2016 oraz zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017. Punkt siódmy. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2017. Punkt ósmy. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodzin w gminie Kurów na lata 2017-2019. Punkt dziewiąty. Sprawy bieżące. Czy są jakieś wnioski o porządku obrad? Czy chcemy coś dodać? Nie widzę. W takim razie proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę podnieść rękę. Wszyscy, porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do punktu czwartego. Przedstawienie pisma mieszkańców Klementowic oraz Stowarzyszenia Pomoc Ludziom w Potrzebie dotyczącego działalności SPZOS Kurów. Pozwolicie Państwo, że odczytam pisma, które dotarły do Rady Gminy z prośbą o przeczytanie. To są pisma datowane na 16 listopada 2016 rok i 18 listopada 2016 rok. Stowarzyszenie Pomoc Ludziom w Potrzebie. W imieniu pacjentów zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc i wyjaśnienie tajemniczego braku lekarza zajmującego się szczepieniem dzieci, bilansami zdrowych dzieci w Ośrodku Zdrowia Filia Klementowica, które odbywały się wyłącznie w czwartki. W Polsce szczepienia obowiązkowe są realizowane według kalendarza szczepień, zazwyczaj u pacjentów do 19 roku życia oraz u osób szczególnie narażonych. W Klementowicach zazwyczaj szczepień dokonywała pani lekarz medycyny Katarzyna Żurkowska, jednak od 27 października 2016 roku do 16 listopada 2016 roku nie pojawia się nikt na dyżurach w filii Klementowicy. Obowiązek szczepień wiąże się z dążeniem do uzyskania maksymalnej ochrony przed zakażeniem, a w dalszej perspektywie do zlikwidowania poszczególnych chorób zakaźnych. Poddanie szczepieniom wysokiego odsetku osób gwarantuje zahamowanie krążenia drobnoustrojów i ochronę osób nie tylko zaszczepionych, lecz także tych, które z jakichkolwiek powodów nie zostały zaszczepione. Szczepienia są najlepszą metodą na zapobieganie wielu chorobom, na które delikatny organizm dziecka może być narażony.
Rodzice dzieci, które powinny być szczepione w Klemetowicach, są bardzo zaniepokojeni tą bulwersującą sprawą braku jakiegokolwiek lekarza na dyżurach czwartki i obawiają się o zdrowie i życie swoich dzieci. W związku z powyższym prosimy o interwencję w tej sprawie i informację, czy taka sytuacja w przyszłości będzie miała jeszcze miejsce. Z poważaniem i 12 podpisów mieszkańców Klemetowic. I jeszcze jedno pismo do wiadomości Rady Gminy w Kurowie, Wójta Gminy w Kurowie i Wody Lubelskiego w Lublinie. Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Pomoc Ludziom w Potrzebie przekazuje drugostronnie treść pisma z skargi 12 osób z terenu gminy Kurów niezadowolonych i zaniepokojonych brakiem lekarza w filii Ośrodka Zdrowia w Klemetowicach w celu wyjaśnienia i wyeliminowania opisanych nieprawidłowości. Przedstawiciel naszego stowarzyszenia bezskutecznie próbował porozmawiać z panią dyrektor Katarzyną Żurkowską dnia 18 listopada 2016 roku, ponieważ pani dyrektor wysłuchuje obywateli jedynie we wtorki i środy od godziny 14. Dzień 18 listopada nie był wtorkiem. To stanowczo za mało. Dlatego prosimy o niezwłoczne wyjaśnienie tej sprawy i pisemną odpowiedź na wyżej podany nasz adres. Z poszanowaniem, Aleksander Jarzynka, prezes, przedstawiciel Stowarzyszenia Pomoc Ludziom w Rodzinie. Otrzymuje pan Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia, z prośbą o ewentualną pomoc i interwencję. Proszę Państwa, to takie treści, dwa listy wpłynęły do Rady naszej gminy. I myślę, że poprosimy panią dyrektor Żurkowską o ustosunkowanie się do tych pism. Ja myślę, że tutaj uważam w ogóle tę skargę za bezzasadną skargę, ale treść tego pisma mogę podzielić na takie dwa nurty: prawda i fałsz. Co tutaj jest prawdą? Prawdą jest to, że rzeczywiście nie było w Klemetowicach w czwartek, w dniach 3 listopada i 10 listopada. Fałszem jest to, że nie było mnie w Klemetowicach 27 listopada, bo byłam jeszcze nie mam. O, przepraszam, października, tak, 27 października. Fałszem jest to, że jest niewykonywany kalendarz szczepień u dzieci, że dzieci są zagrożone i że są jakieś tam w związku z tym problemy i niedociągnięcia z mojej strony. Fałszem jest również to, że pan Jarzynka bezskutecznie próbował się ze mną skontaktować i rozmawiać, bo rozmawialiśmy 18 listopada telefonicznie. I w tej rozmowie zaproponowałam spotkanie osobiste na spotkanie i na rozmowę w dniu albo wtorek, albo środę, w godzinach od 14 do 15, ponieważ akurat to był najbliższy taki czas, kiedy mogłam, kiedy dysponowałam wolnym czasem i mogłam panu Jarzynce poświęcić ten czas. I teraz tak, może na razie to pismo dotyczące podpisane przez społeczność, przez ludzi z Klemetowic. Dlaczego mnie nie było 3 listopada? 3 listopada, no tak się złożyło, że się rozchorowałam. Nie było mnie w pracy 2 i 3. Nie powinnam być i 4 listopada, bo byłam dosyć poważnie chora, miałam wysoką gorączkę i od 2 listopada mnie w pracy nie było. Swoje zwolnienie ograniczyłam do 2 dni z tego powodu, że mam poczucie wysokiej odpowiedzialności za funkcję operacji i za pacjentów. I w dniu 4 listopada, to jest piątek, z powodu braku lekarzy byłoby ciężko w obsadzie po prostu pracy, prawda? Byłoby tylko 2 lekarzy, jeden przed południem, drugi po południu i pomimo tego, że byłam na lekach przeciwgorączkowych, na antybiotyku, 4 listopada zgłosiłam się do pracy. 3 mnie nie było i to jest zwolnienie lekarskie i chciałam to dołączyć do Państwa. To jest ta jedna sprawa. Dlaczego mnie nie było 10 listopada? No to jest po prostu taki zbieg okoliczności, rzeczywiście tak się zdarzyło. 10 listopada jest to dzień, w którym ja pracuję rano w Kurowie do godziny 12, a później jadę do Klemetowic, wychowuję szczepionych dzieci.
Natomiast popołudniówkę u nas w Kurowie ma pani doktor Kucharska. Pani doktor Kucharska we wtorek rano powiadomiła mnie o śmierci swego ojca. W związku z tym była nieobecna wtorek, środa i czwartek w pracy. 10 listopada jest to dzień przed 11 listopada, czyli dniem świątecznym, gdzie już przeważnie pozostały personel ma jakieś tam plany w stosunku do tego, w jaki sposób wykorzystuje te wolne dni. Ani doktor Joanna Wójcik-Cichła, ani doktor Arkadiusz Budyński nie mogli przejąć obowiązku dyżuru w godzinach popołudniowych u nas w Kurowie. Chciałam powiedzieć, że zgodnie z umową z Narodowym Funduszem mamy obowiązek zapewnić opiekę dla pacjentów od godziny 8 do godziny 18. Ponieważ ja nigdy nie wyjeżdżałam, nie miałam żadnego zaplanowanego wyjazdu, w związku z tym byłam jedyną osobą, która mogła ten dyżur przejąć w czwartek. W godzinach przedpołudniowych już miałam też zapisanych pacjentów w Kurowie. Dlatego też w czwartek 10 października pracowałam w Kurowie przed południem i w Kurowie od godziny 15 do 18. W związku z tym nie było mnie w planetowicach. Szczepienia są coś, to jest coś takiego, co nie jest sprawą pilną, że mamy to wykonać w danym dniu i tylko w danym dniu. Nie, to jest określony jakiś tam czas, w ramach którego musimy się wywiązać z tego typu szczepień. I to my jesteśmy odpowiedzialni za to, ja i pani pielęgniarka, żeby dochowywać tych terminów, żeby patrzeć, czy jest wszystko w porządku, czy jest zgodnie z kalendarzem szczepień. Szczepienia mogą zostać przełożone na następny czas i nic takiego się nie dzieje. W związku z taką sytuacją, jaka zaistniała, rzeczywiście te szczepienia 10 listopada się nie odbyły, ale odbyły się 17 listopada, czyli w następny czwartek. Czyli w sumie nie było mnie w Klemencowicach w dwa czwartki, 3 i 10 listopada i uważam, że moja nieobecność jest jak najbardziej uzasadniona i Państwu wyjaśniłam, dlaczego mnie w tym czasie nie było. Nieprawdą jest, że nie było mnie 27 listopada, października, przepraszam, troszeczkę się mylę z tymi datami. Jako dowód mogę przedstawić, może dla wglądu pana przewodniczącego, dlatego że to są jednak dane osobowe pacjentów, to są imiona i nazwiska, więc nie chciałabym wszystkim, ale to jest z rejestracji, prawda? To troszeczkę będzie tak, może ten listopad, przepraszam, to jest 10 listopad, to jest listopad 10, ja to też mam to zostawić 10, rano przed południem i po południu. To pomimo, że miałam propozycję po robie przed południem. A to będzie? To będzie październik, 27 października. 27. Także to chciałam pokazać, że jest nieprawdą, że 27 nie było. Czy ktoś tutaj wprowadza błąd? Dobrze, że takie telefony istnieją. Tak, także to wszystko można pokazać. Tutaj pan piśmie, państwo z Planetowic piszą, po prostu troszeczkę jest manipulacja datami, prawda? Pisze się od 27 października, kiedy byłam w pracy, do 16 listopada, 16 listopada to jest środa, czyli no pisze się o tym 16 listopada, ale już o 17 dzieje ten czwartek, już się o tym nie pisze. Także to jest to jedno. Jeżeli chodzi o rozmowę z panem Jarzynką, to zadzwonił do mnie w czasie, gdy ja przyjmuję pacjentów. Proszę Państwa, w momencie, gdy ja przyjmuję pacjentów, w zasadzie nie powinny być rozmowy ze mną łączone. Ponieważ pan się, bo to przeszkadza, to rozprasza, ja nie mogę się skupić na pacjencie i większość lekarzy właśnie w ten sposób robi. Aczkolwiek ja często różne rozmowy od pacjentów, czy jeżeli jakaś porada, to ja przyjmuję te telefony. Natomiast zawsze proszę Panie, żeby wszystko to, co nie jest związane z pacjentem, żeby do mnie nie było łączone w momencie udzielania porad lekarskich. Ponieważ tutaj Pan się przedstawił jako Stowarzyszenie Pomoc Ludziom w Potrzebie, więc prawdopodobnie z tego powodu Panie połączyły. I tak jak mówię, tu jest rozmowa, telefon, ja przyjmuję pacjenta, naprzeciwko po drugiej stronie biurka siedzi pacjent, te rozmowy słychać. Zresztą to jest taka sytuacja niezbyt komfortowa, kiedy ja no, przy pacjencie muszę prowadzić jakąś tam rozmowę. I w związku z tym właśnie poprosiłam pana Jarzynkę o to, żeby się ze mną spotkał. No od razu w myśli, jak
jaki mam czas, kiedy mam co zaplanowane, kiedy mogę poświęcić temu panu odpowiednią ilość czasu, żebyśmy spokojnie mogli tę sprawę wyjaśnić. I pierwszy wolny taki termin, który miałam, to właśnie to był wtorek, w tych godzinach od 14 do 15, bądź też środa od godziny 14 do 15. Jeżeli chodzi o przyjmowanie pacjentów, to jest przyjmowanie interesantów, czyli związane, sprawy związane z zarządzaniem, kiedy ja prowadzę te sprawy, kiedy to są to godziny, to tutaj jest wyraz i to rzeczywiście jest poniedziałek od 11 do 12, wtorek, środa, piątek, godzina od 13 do 15, ale muszę podkreślić, że to są sprawy na zarządzanie, więc ja mam różne sprawy. Są to sprawy, które załatwiam z Narodowym Funduszem Zdrowia, są to, w tej chwili jesteśmy w okresie umów, na przykład w piątek robiliśmy aneks do umowy stomatologicznej i to było właśnie po godzinach moich szczepień, mojej pracy z pacjentami i ten czas musiałam poświęcić właśnie na kontynuowanie, na załatwianie kontynuacji umowy za Narodowym Funduszem Zdrowia w dziedzinie stomatologii, zaświadczenia stomatologii publicznej na rok przyszły. To nie jest tak, że ja nic nie robię, ja siedzę i mogę sobie poświęcać czas. W danym momencie ktoś chce, nie, ja się umawiam wtedy, kiedy mogę. Wydaje mi się, że jeżeli ja panu Jarzynce zaproponowałam termin spotkania we wtorek, najbliższy, to jest w piątek miałam telefon, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, to jest 4 dni. W tym są 2 dni świąteczne, czyli w zasadzie 2 dni. To jest to dosyć szybki termin. To nie jest jakieś odciąganie sprawy. Wydaje mi się, że wykazałam ze swojej strony dużej dobrej woli, żeby jak najszybciej tą sprawą się zająć. Przypominam, że w medycynie CITO, czyli pilne, szybkie, to jest 48 godzin. Więc wydaje mi się, że potraktowałam tę sprawę dosyć poważnie. Proszę Państwa, ja mam nagranie, bo nasze rozmowy są rejestrowane, ja mam nagranie tej rozmowy. I na przykład zarzucanie mi, że ja nie chciałam się z Panem spotkać i że powiedziałam, że przyjmuję jedynie, słowo jedynie, we wtorki i środy, to jest nieprawdą. Dysponuję nagraniem i bym bardzo prosiła, żebyście Państwo to nagranie odsłuchali, żebyśmy wszyscy posłuchali, jak ta rozmowa wyglądała. To chyba z mojej strony to tyle, ponieważ to jest sprawa dotycząca bezpośrednio mnie, jako w ogóle działalności ośrodka, tylko to jest zarząd w stosunku do mnie. Natomiast prosiłabym jeszcze o zabranie głosu przez Panią pielęgniarkę, bo muszę tutaj nadmienić, że nie jest tak, że jest samowolka. My podlegamy kontrolom sanepidu. Kontrole sanepidowskie, które sprawdzają nie tylko stan techniczny budynków, ale również szczepienia. I te szczepienia są sprawdzane co kwartał. I co kwartał mamy protokoły kontroli sanepidowskiej z wykonania szczepień. I te protokoły już my tutaj skserowały z ostatniego roku, czyli 3 poprzednie kwartały. Także są do wglądu, można to zobaczyć. Żadnej zaległości nic nie ma. Wszystko jest realizowane zgodnie z kalendarzem szczepień. Według mnie jest to skarga całkowicie niezasadna. Natomiast tutaj bym poprosiła Panią jeszcze Anię, żeby ustosunkowała się co do osób, które podpisały tę listę i w jaki sposób one były związane w ogóle ze szczepieniami i czy mają w ogóle jakiekolwiek pamięci na temat, jak to wszystko wygląda. Ten prosiła Panią Anię o zabranie tutaj głosu i również na temat tych kontroli sanepidowskiej, jak to wszystko wygląda, bo to Pani Ania przy tych kontrolach zawsze jest, więc jest osobą kompetentną i bardzo prosiła o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. I tak, ja też właśnie odnoszę się do tego pisma, dlatego że zdziwiono jestem, dlaczego właśnie te osoby mają najwięcej do powiedzenia i wiedzy na temat szczepień. Bo z tych nazwisk, które są tutaj, może wybrać tylko 2, z którymi osobami mam kontakt, to jest pani Jarzynka. No i powiedzmy jedną z babci, która również przychodzi z ludźmi na szczepień. Pozostałe osoby są to osoby, które mają dorosłe dzieci, nie podlegają większości szczepień. Więc nie wiem, dlaczego zajmują takie właśnie, a nie inne stanowiska. I podejrzewam, że nie wiedzą, jak u nas się to w ogóle odbywa. To jest ta sprawa tego pisma. Natomiast właśnie te protokoły, ja przyniosłam, że tutaj, jak pani doktor mówiła, do wglądu, że nie ma żadnych zastrzeżeń. Jedynie w jednym protokole chciałbym wyjaśnić, gdyby ktoś tam pomyślał, że nie mówię prawdy. Jest dziecko z 2006 roku nie zaszczepione, ale tylko dlatego, że mimo naszych próśb rodzice jednak unikali tego szczepienia. Dziecko się zaszczepiono, oczywiście, bo sanepid wystąpił wtedy z wnioskiem o nałożenie przymusu. Natomiast
powiem szczerze, że na tyle lat pracy w tej przychodni, w tym punkcie szczepień, poczułam się troszkę urażona. Bo pani dyrektor to pewnie nikomu nie mówi, ale my niejednokrotnie, nawet w tym roku, żeby doprowadzić do tego, że dziecko nie miało opóźnień, żeby było w terminie zaszczepione, żeby nie było jakichś niepożądanych później odczynów, my organizujemy zaszczepienie. I co się okazuje? Nawet przerywamy urlop. W tym roku, kiedy ja analizuję każdą kartę szczepień oddzielnie, dopasowujemy termin i ustaliłyśmy, że to dziecko powinno być zaszczepione, bo jeżeli ja będę jeszcze dwa tygodnie na urlopie, a nie tego, że rodzic się nie zgłosi, to będzie ponad 3-4 tygodnie. I wtedyśmy przerwały urlopy i normalnieśmy szczepiły, rodzice o tym nie wiedzą. To jest jedna sprawa. Także to, mamy kontakt z rodzicami. Jestem bardzo zdziwiona, bo u pana Jarzynki akurat, bo to była kwestia rzeczywiście tych dwóch kolejnych czwartków. Ale gdyby nawet był jeszcze jeden czwartek, nie byłoby to spójne dla dziecka. To tak pokrótce właśnie. A nawet wspomnę taki przypadek, że jest tak organizowany, że kiedy ja byłam na urlopie i nie mogłam naprawdę przerwać tego urlopu, to skontaktowałam się z panią doktor i pani doktor przyjęła dziecko w ośrodku zdrowia w Kurowie i koleżanka z punktu szczepień w Kurowie zaszczepiła to dziecko. Mimo, że to opóźnienie nie było z naszej winy, bo dziecko jest pochodzenia troszeczkę włoskiego. I rodzice sami dysponowali, a to w czasy, a to przedłużali sobie przyjazd do Polski. Także no, nie zgadzam się z tym, co jest tutaj napisane. Także jeżeli są jakieś pytania, to proszę bardzo. Dziękuję. Ja bym właśnie prosiła o pytanie. Czy ktoś z państwa radnych ma pytanie do pani doktor? W takim razie ja chciałbym panią doktor spytać. Pamiętam, w lesie były dosyć burzliwe zebrania miejskie w sprawie obsady lekarskiej w podejściu pana doktora Dytkowskiego. Jak wygląda w tej chwili stan lekarzy w Klementowicach? Proszę państwa, na chwilę obecną pracuje pani doktor Sylwia Milani, pracuje w poniedziałki i wtorki. Chyba druga pani doktor zatrudniona, pani Agnieszka Kasperek, w piątki. Nawet w czwartki, w piątki, ale to nie odpowiadało, bo się była zatrudniona tylko na piątki, no ale tutaj pani doktor Agnieszka no, nie odnalazła się w tym środowisku i w zasadzie po pierwszej pracy na następny piątek złożyła wypowiedzenie, bo ta praca jej nie odpowiadała. To jest tak, poniedziałek, wtorek to jest doktor Sylwia Milaniów, w piątek, w środę jest doktor Wytkowski, w czwartki ja szczepię i tak będzie jeszcze do końca listopada. Natomiast jeżeli nie wypadną jakieś okoliczności takie no, nieprzewidziane, to od 1 grudnia będzie tam już lekarz zatrudniony na takich samych warunkach jak doktor Wytkowski, czyli przez 4 dni w tygodniu, 5 dnia będzie w Kurowie. Także na takich samych zamianach ten zatrudniony doktor Dytkowski. To jest w planie od 1 grudnia i mam nadzieję, że się nic takiego nie wydarzy, co by nam to zakłóciło. Aczkolwiek no, nigdy nie można 100% odpowiedzieć na 100%, ale tak to wszystko w tym kierunku zmierza. I jeszcze jedno chciałam powiedzieć. Ja nie wiem, to takie troszeczkę jest dla mnie niezrozumiałe i powiem szczerze, że przykre tak samo. Ja nie rozumiem niektórych osób z Klementowic. Ja nie wiem, jaki to jest sens, jaki to jest cel. Ale zarówno jak pani doktor Agnieszka Kasperek, jak i doktor Sylwia Milani na początku swojej pracy w Klementowicach otrzymała od pacjentów informację. Proszę sobie posłuchać zebrania w Klementowicach na komputerze. Ale siedziało, ale była zadyma, niech pani sobie posłucha. No i doktor Sylwia machnęła na to ręką. Doktor Agnieszka zrezygnowała. Czy to się przyczyniło w jakiś sposób do rezygnacji? Jest mi trudno powiedzieć. Nie rozumiem, dlaczego tak zależy niektórym pacjentom na podgrzewanie jakiegoś takiej atmosfery i na interesowaniu nowych lekarzy tym, co było wcześniej. Także to też dla mnie jest istotne. To znaczy w piątek nie będzie nikogo u nas, czy jak? To znaczy do końca listopada na razie, no, piątek, a później piątki będą tak jak były wcześniej.
wcześniej, jak doktor Wiatkowski pracował, w piątki będą szczepienia, czyli one przejdą z czwartku na piątek. Ponieważ też muszę Państwu powiedzieć, bo może Państwo sobie nie zdajecie sprawy, że szczepienia według wymagań sanepidu nie mogą się odbywać jednocześnie z przyjmowaniem osób chorych. To musi być reżim sanitarny zachowany. Także w przypadku na przykład u nas Kurowa, ja przyjmuję dorosłe osoby i dzieci i chore i mam pół godziny przerwy od przyjęcia tych osób chorych i jest naświetlanie sal, poczekalni, gabinetów, żeby zabić ewentualne bakterie, wirusy, żeby te pomieszczenia były przygotowane do przyjścia dzieci zdrowych. To są noworodki, to są niemowlęta, więc tutaj musi być odpowiednie reżim sanitarny zachowane. I w Klementowicach tam nie ma oddzielnej poczekalni tak samo dla dzieci zdrowych, dla dzieci chorych, tylko to wszystko przyjmujemy w ramach jednych gabinetów, prawda? Więc po to między innymi jest ten dzień piątek, kiedy nie ma innych chorych pacjentów, kiedy te dzieci mogą sobie swobodnie przyjść i nie ma kontaktu z osobami chorymi. Także będzie tak, jak było, czyli poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, a piątek będzie jeszcze piątek. Ale piątek, w środę będzie tak samo dodatkowo po południu. Jak na razie tak. A i po nowym roku zobaczymy. Pani podpisała kiedyś do końca roku z piątkiem. To jest czas nieograniczony jak na razie. A znaczy po nowym roku wszystko będzie jeżeli tak? Jeżeli będziemy w stanie pod względem finansowym, to tak ja na razie nie mogę Państwu powiedzieć, dlatego że to wszystko zależy od finansów, prawda? Także no tutaj wchodzi Pani doktor, powiedziałam, że dysponujemy jedną kwotą pieniędzy, prawda? I wchodzi na miejsce Pana doktora, Pani doktor będzie na takich samych zasadach przyjęta jak Pan doktor Bytkowski. No i później no zobaczymy. Na razie utrzymujemy to i zobaczymy, jeżeli damy radę, to będziemy to utrzymać dalej, ale ja nie jestem w stanie w 100% tego zagwarantować Państwu. Dziękujemy Pani Dyrektor. Ja myślę, że całe to wydarzenie... Ale może odsłuchajmy jeszcze. Tak? Tak. Tak. Proszę. Dyskusje na temat szczepień, co Kukiz 15, posłowie zwłaszcza Kukiz 15 się na ten temat wyrażali. Jest to było całkiem inne stanowisko i cieszę się, że w Klementowicach ludzie chcą szczepić dzieci i znają doniosłość i ważność tego szczepienia i z wielką troską w tym piśmie
ci podpisani niżej, tudzież pani Jarzynka, no, wyrażają się i z wielką uwagą, że tych szczepień się nie odbyło. Jest to pismo no, na tyle potrzebne, że jest troska o stan zdrowia, zwłaszcza dzieci, jak to powiedziałem, no, bo to rzutuje nie tylko na dzieci, ale i na dorosłych. Z tego, co przedstawiła nam pani jako wyjaśnienie, uważam, że sprawa jest w pełni wyjaśniona, bo wynika to czy z choroby. No nawet się trochę zdziwiłem, że pani chora przyszła do pracy zastępując, tak jakby łamiąc zasady BHP, tak mi się wydawało, ale mniejsza o to. No i to pełni to pismo, wyjaśnia to prawidłowość, jaką pani przedstawia. Myślę, że jedyna może jakaś uwaga powinna być, że jeżeli nie może być w danym dniu lekarza, to potrzebna jest informacja. Więc jeżeli była informacja... Nie, ja pytam się, jeżeli była informacja, to nic... Bo tutaj akurat nie padło, że nieobecność kogoś powoduje, że nie może się odbyć badanie czy szczepienie. Dlatego uważam, że też zapisałem sobie zresztą, co pani mówiła, że to wyjaśnienie w pełni mnie przynajmniej satysfakcjonuje, że nie popełniono tu takich nieprawidłowości, żeby informować o tym nawet ministra Konstantego Radziwiłła, bo myślę, że on ma wiele ważniejszych spraw związanych ze służbą zdrowia niż wyjaśnienie od lekarzy, dlaczego nie byli. Tym bardziej, że wyjaśnienie jest czasem. My to pismo odpowiemy, bo teraz każdy obywatel ma prawo do wyjaśnień, więc odpowiemy podając te argumenty, które tutaj pani przedstawiła. Ja tu sobie trochę zapisałem, myślę, że my mamy to, ale jakby pani miała to jeszcze na piśmie, to co powiedziała. Dobrze, to ja to przygotuję. Bo byśmy to akurat... To mam w ciągu dwóch dni, bo... To nie ma pośpiechu, że to ma... I tak została ta sprawa błyskawicznie tutaj załatwiona, bo złożone w tamtym tygodniu za parę dni zostało to przedstawione. Więc na to pismo panu Jarzynce odpowiemy i ja uważam, że wszystkie tu zostało zrobione prawidłowo, więc osobiście myślę, że stanowisko komisji, pan przewodniczący pewno dobrze głosuje to stanowisko. Czy przyjmujemy wyjaśnienie? Nie wiem, czy będziemy głosować. No bo jeżeli jest wystąpienie Rady, bo to jest do Rady, to Rada musi przegłosować, czy wyjaśnienie jest zgodne. Możemy, jeśli taka procedura, pan przewodniczący. Ja jeszcze mnie właśnie interesuje, że jeżeli ten pan nie ma tego pana, ja słyszałem, że miał wyjść ten pan. Jeżeli taki zainteresowany, dlaczego nie przyjechał na wyjaśnienie tej sprawy, nie? A wiem z tej okoliczności, że był powiadamiany. Jak była powiadamiana rada cała i tego, dlaczego się nie zgłosił główny oskarżyciel, jak to się mówi, no bo tak mogę go nazwać. Nie? Ja bym jeszcze na przykład rozumiała pewne obawy, czy jakieś pretensje, które tutaj do nas. Jeżeli, jak pan to wspomniał, jeżeli zdarzy się coś takiego, że musimy odroczyć z pewnych względów to szczepienie, nieobecnością personelu czy organizacyjną, wtedy jesteśmy w stałym kontakcie z rodzicami. Powiadamiamy. Dzień, dwa, nawet jeżeli by się wydarzyło nieszczęście, tego samego dnia, aby nie jechał na darmo do przychodni i to dziecko starczy do sobą. Także jesteśmy w stałym kontakcie. Nawet, wiecie państwo, no, może to jest takie mało się o tym mówi, ale gdyby na przykład w tym roku były te upały, to my sami ze względu na bezpieczeństwo dziecka odraczaliśmy. Byliśmy w pracy jak najbardziej, ale musieliśmy odroczyć na dzień, na tydzień, na dwa, bo były upały dla bezpieczeństwa tylko dziecka. I to się naprawdę nic nie dzieje. Zresztą ja mam taki raport, gdzie w stosunku półrocznym nawet mamy 100% wyszczepienia.
więc nie ma żadnych zależności. A w razie czego nie jesteśmy w kontakcie z rodzicami. Dziękuję. Myślę, że po wysłuchaniu wyjaśnił pan dyrektor, po wysłuchaniu nagrania telefonicznego, możemy powiedzieć, że pani nieobecność była usprawiedliwiona. A ta petycja rodziców, tak mi się wydaje, że wynikała może z nieznajomości procedur medycznych. I tak jak pani wcześniej powiedziała, że szczepienia to nie jest tak, że musi być dzisiaj, jutro, prawda? Tylko to jest fakt rozciągnięty w czasie, nie wiem, tydzień, dwa, trzy, miesiąc, dwa, nie robi różnicy? Nie robi. Właśnie. Ale na pewno nie wszyscy rodzice tego wiedzą, stąd ta troska taka może czasami nadmierna powodowana. Jak to rodzicielską taką troską. W przypadku małych dzieci do 2-3 tygodni jak najbardziej. Czasami są odroczenia nawet 2-3 miesiące z racji tego, że dzieci chorują. Natomiast dzieci po drugim roku życia szczepienia, na wykonanie szczepienia u tych starszych dzieci mamy rok czasu, proszę Państwa. W ciągu roku mamy wykonać szczepienia. Dlatego, tak jak sugerował Pan Przewodniczący, przegłosujemy, może następujące stwierdzenie, czy wyjaśnienia pani dyrektor Żurkowskiej uznajemy za wystarczające, prawda, do wyjaśnienia tej sprawy. Że ta skarga no, jest w jakimś stopniu jakby bezzasadna, chociaż jest to w dniu życzliwości troska rodziców. Ja bym tak to nazwał, może nie skargą, ale petycją, no, może na tym pozostańmy, prawda, żeby... Tym bardziej, że nie ma drugiej strony, nie możemy zapoznać się z tym. Właśnie on dostanie się no, dlatego może kto jest za tym, żeby wyjaśnienia pani dyrektor Żurkowskiej uznać za wystarczające i potraktować to jako no, petycję, która może nie była do końca uzasadniona. A dzięki telewizji zobaczą wszyscy, że trzeba jeszcze wiedzieć trochę więcej o działalności oświatowej. Trzeba po prostu więcej empatii w każdej sytuacji. To nie zaszkodzi. Kto jest za tym? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. Myślę, że na tym zakończymy rozpatrywanie tej sprawy. Dziękujemy paniom. Oby takich spraw było jak najmniej. Ja może ten, nie wiem, czy Państwo chcecie zrobić tego zwolnienia mojego? Nie, no. To już widziane z biura. Do dokumentu dołączę. W międzyczasie dołączyła do nas pani Kalinka Jankiewicz. Serdecznie witamy. Przewodnicząca Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ale teraz przejdziemy do punktu 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017. Poproszę. Obowiązek opracowania uchwalenia innego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działalności prowadzącymi działalność pożytku publicznego wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Projekt programu, który Państwo otrzymaliście wraz z dokumentem wniosku został poddany konsultacji społecznej poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Kuru w terminie od 21 października do 4 listopada. W tym terminie nie wpłynęły żadne uwagi, ani też wnioski dotyczące programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego. Program zawiera ściśle określone w ustawie elementy. To są te punkciki w projekcie oznaczone cyframi rzymskimi. Oparty jest na partnerstwie pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Kurów w celu stworzenia warunków rozwoju inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej. Jako cele priorytetowe określono na rok 2017 realizację zadań publicznych
polegających na wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej, sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy, na wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, patriotycznych oraz promocji historii i tradycji narodowych. Program oparto również na wspieraniu zadań w zakresie pomocy społecznej. Będzie to działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób z niepełnosprawnością. Forma współpracy w ramach tego programu przybiera charakter zarówno finansowy, jak i pozafinansowy. W ramach współpracy finansowej będzie to udzielanie finansowanie lub dofinansowanie różnych zadań publicznych, natomiast w charakterze pozafinansowym udzielanie konsultacji podmiotom ubiegającym się o te dotacje, udzielanie informacji oraz tworzenie wspólnych zespołów takich informacyjnych. Na rok 2017 planuje się podwyższenie w stosunku do ubiegłego roku kwoty przeznaczonej na współpracę z organizacjami pozarządowymi na 91 500 zł. Oczywiście złożone przez organizacje pożytku publicznego oferty będą rozpatrywane w trybie otwartego konkursu ofert, który rokrocznie jest ogłaszany na naszej stronie internetowej w terminie co najmniej, z wyprzedzeniem co najmniej 21 dni. Z realizacji tego programu na rok 2017 zostanie złożone sprawozdanie do 31 maja 2018 roku. Natomiast za 2016 będzie złożone sprawozdanie do 31 maja 2017 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy mam jakieś pytania w sprawie tego tematu do pani sekretarz? Proszę. Pytanie, czy środki będą podzielone na zadania priorytetowe w jakichś tam szczebelkach, czy to na etapie konkursu? W zależności na etapie konkursu, w zależności od tego, jakie wnioski wpłyną. Tak, kwota troszkę się została podwyższona. Przed rozpoczęciem konkursu było ustalone, na jakie zadanie priorytetowe, jakie są osiągane środki. Ale w tym momencie mamy taką uchwałę, że jest pełna pula, tak, w zależności jakie będą. Dokładnie. Myślę, że to dobry pomysł, bo takie jest to bardziej elastyczny taki konkurs. Cieszę się ze zwiększenia środków, bo z tego co pamiętam to było 89 tysięcy. Tak, 2000 zł zostało podniesione. Są jeszcze pytania? Jeśli nie, to pozwolę sobie zwrócić się z apelem do radnych z Klementowic, bo jak wszyscy pamiętacie, rok temu były pewne nieporozumienia w wielkości dotacji dla poszczególnych klubów, tu chodziło o kluby sportowe, i wtedy powstał taki pomysł, żeby przedstawiciele klubów Garbami z Klementowic spotkali się i wspólnie ustalili, bo klub z Klementowic mówił o dużych dysproporcjach finansowych, które są niewspółmierne do ilości trenujących tam zawodników. I zanim zapadną rozstrzygnięcia komisji, myślę, że warto przedstawiciele tych klubów powinni się spotkać i porozmawiać. Proszę, panie wójcie. Panie przewodniczący, no myślę, że przedstawiciele klubów nie są dysponentami środków samorządowych, więc ja w tym roku, żeby zapobiec ewentualnym nieporozumieniom, jakie w zeszłym roku były, nie wnikam, czy to było uzasadnione, czy nie uzasadnione. Rozmawiałem sam z przedstawicielami obydwu klubów i tak ustaliliśmy tę pulę, że obydwa kluby są z tego podziału zadowolone. Czyli problemu nie masz jakie. No i myślę, że to jest dobra praktyka i warto kontynuować od następnych lat. Jeśli nie mamy pytań do tego punktu, to przechodzimy do punktu szóstego. Przedstawienie informacji o realizacji prowadzonych działań Gminnej Komisji do Spraw
rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016 oraz zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017. Proszę. Panie Przewodniczący, tak, nie głosujemy za poprzednim punktem. Musimy przegłosować, tak. To znaczy... Mamy zaopiniować. Zaopiniowanie. Że ominęliśmy. Przepraszam, tak. Tak, i wracamy do punktu 5. I kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu w sprawie rocznego współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017? Proszę podnieść rękę. Widzę, że wszyscy. Dziękuję Panie Rady za zwrócenie uwagi, za czujność na sesji, tak trzeba. A teraz proszę o zabranie głosu Panią Halinę Janowicz. To może ja zacznę w taki sposób, bo co roku mamy te same zadania i cele, które wynikają i które nam narzuca ustawa o wychowaniu czystości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Także ten program, który teraz przedstawię, no to w sumie jest tak jakby kontynuacją tego, co robimy nawet w tym roku i w poprzednich latach. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określa lokalną strategię działania w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu i narkotyków. Uchwalany jest corocznie przez Radę Gminy Kurów i realizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. I tak jak mówiłam, jest to 5 takich priorytetowych zadań, które skierowane są do wszystkich mieszkańców naszej gminy. Są to działania profilaktyczne, informacyjne oraz wszystkie działania prowadzące do rozwiązywania problemów alkoholowych. Także uwzględnia nasz ten program działania pomocowe skierowane do osób pijących ryzykownie i w sposób szkodliwy, jak również do całych rodzin, dzieci i młodzieży. I tak może skupię się na poszczególnych celach. Pierwszy cel jest to pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu. I tutaj taka wydaje mi się najważniejsza pomoc, chociaż nie tylko. To jest punkt informacyjno-konsultacyjny prowadzony przez panią psycholog z poradni odwykowej z Puław. I tutaj osoby uzależnione dostają pakiet informacji o możliwościach podjęcia leczenia w placówce leczenia odwykowego. Jeżeli zgłoszą się, a komisja wysyła do pani psycholog na punkt, bo później kiedy tą osobę uzależnioną zapraszamy na spotkanie komisji, to wtedy po prostu pytamy, czy była ta dana osoba u psycholog, ile razy, prawda, i jakie działania zaproponowała psycholog i czy osoba uzależniona dostosowała się do poleceń pani psycholog. Ponieważ pracuje w poradni odwykowej w Puławach, ma możliwość umówienia tych naszych osób uzależnionych na terapie, które właśnie w placówce odwykowej są realizowane. U nas w punkcie informacyjno-konsultacyjnym nie może psycholog prowadzić terapii, tylko skupia się na indywidualnych rozmowach i indywidualnych zaleceniach. Niemniej jednak uważam, że to jest bardzo dobra pomoc dla osób uzależnionych. No i niektóre osoby naprawdę chętnie korzystają, bo nie muszą wyjeżdżać poza obręb tutaj naszej gminy, tylko mają gotową pomoc w naszym lokalu. Tutaj też dostają fachową
literaturę, no i motywowanie do leczenia. Tą pomoc osobom uzależnionym, nie tylko psycholog, prawda, zajmuje się tym nie tylko psycholog, ale i pani Jolanta Czukryta, która też prowadzi punkt informacyjny. Do niej osoby się zgłaszają i wtedy ona może uzgodnić miejsce w placówce zamkniętej, no bądź nawet przez rozmowę wiele osób może skorzystać. Także ja, będąc pracownikiem służby zdrowia, mam możliwość w swojej placówce informować bądź no po prostu udzielać wsparcia albo udzielać pomocy w znalezieniu miejsca w placówce odwykowej. Myślę, że te informacje też są ważne, bo nie muszą nigdzie biegać, przyjdą i wiedzą, że u mnie dostaną, ode mnie dostaną informacje, no tak z pierwszej ręki mogę powiedzieć. Lekarze też wiedzą o tym, że pracuję w komisji, także jeżeli o poradę do lekarza zgłosi się osoba uzależniona i nie wie, co z tym faktem począć, także lekarz kieruje bezpośrednio do mnie i wtedy już no ja się tą sprawą zajmuję. Poza tym w tym współpracujemy na tym polu także z OPS-em i z policją. W obu tych zakładach pracy pracują członkowie komisji. No i współpraca jest, uważam, bardzo dobra. Osoby są chętne do pomocy osobom uzależnionym i całym rodzinom. Nawet jest taki, że jest monitoring w środowisku, ponieważ z racji wykonywania swoich zawodów mogą pojechać w teren i dotrzeć do każdej rodziny, prowadząc monitoring, prawda, co tam się w rodzinie dzieje. Bo osoby uzależnione, mimo wiedzy, informacji i wiedzy na temat właśnie złego wpływu alkoholu na życie całej rodziny, no zachowują się tak, jak się zachowują. Najlepiej omijać komisję, nie chcieć się leczyć, że tak powiem, i żyć sobie swoim życiem, czyli pić. No są osoby, które korzystają i naprawdę trzeźwieją. I, no i jest wtedy fajnie, prawda? Rodzina jest zadowolona i komisja również, ponieważ nasza ta praca mozolna no, dała jakiś efekt. I w tym roku, w 2016, komisja przeprowadziła rozmowy z 28 osobami, w tym z osobami 20 osób nadużywających alkohol, 8 wnioskodawców i 8 świadków. Z tego 10 osób skierowano przymusowo na badania przez biegłych do poradni odwykowej, 8 osób poddało się dobrowolnie badaniu. Cztery osoby skierowano do sądu w celu wydania orzeczenia o sposobie leczenia. 4 osoby rozpoczęły dobrowolne trzeźwienie w poradni odwykowej, dostosowując się do terapii wskazanej przez psycholog. Poza tym w naszym lokalu ma miejsce spotkania grupy AOS-kiej w każdą niedzielę o 17:00 i tutaj no, tak zwana samopomoc. Osoby mają rzecznika w grupie i pracują no, na zdrowienie danych osób, razem się wspierają i myślę, że z tego jestem bardzo zadowolona, że taka grupa jest i że jest pomoc wzajemna.
Drugi cel to jest udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. I tutaj właśnie dla osób, dla całych rodzin jest pomoc pani psycholog Doroty Reczek. Także jest grupa wsparcia Moja Szansa pod kierunkiem też pani psycholog Reczek dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Ale nie tylko, bo jeżeli jest problem w rodzinie, prawda, to ona nawet nie związana z alkoholem, to stara się pomóc i takim rodzinom. Ostatnio na zespole do spraw przemocy wyszła taka kwestia, że w szkole podstawowej uczniowie klas 1-3 mają problemy z reagowaniem na złość, prawda, bo wzajemnie się biją i takie różne rzeczy się zdarzają bardzo niesympatyczne, które wynikają z może nie tylko, ale też w większej mierze dysfunkcji w rodzinie. I to we współpracy właśnie z naszą psycholog i ze szkołą podstawową, z panią dyrektor, z panią pedagog i z zespołem do spraw przemocy już pani Dorota podjęła działania i w tych klasach 1-3 ma przeprowadzić takie warsztaty dla uczniów i dla rodziców. Myślę, że no, w tej chwili to jest nowa sprawa, ale myślę, że zaprocentuje to w przyszłości. Bo jeżeli te małe dzieci jakoś i ich rodziny wesprzemy, to będzie to później z pożytkiem dla młodego człowieka i może problemy w rodzinie się jakoś w pewien sposób rozwiążą. Tutaj właśnie pomoc dzieciom całych rodzin realizujemy we współpracy z policją, z ośrodkiem pomocy społecznej poprzez no, wzajemne przekazywanie informacji i wzajemną pracę na rzecz rodzin. Także przez uczestnictwo w pracach zespołu interdyscyplinarnego. To członkowie komisji czynnie zawodowo, wszyscy pracują w zespole do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i w grupach tak zwanych roboczych. To jest bezpośrednia praca ze sprawcą przemocy i z ofiarą. Także powoływane są grupy robocze i najpierw jest zakładana niebieska karta, a później pracujemy w grupach roboczych, żeby te problemy rozwiązać. Także w przystanku mają możliwość przychodzenia dzieci i młodzież, no szczególnie może z rodzin dysfunkcyjnych, ale nie tylko. Także pani Jola Czukryta współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury, tam jest druga świetlica, także wykorzystywane są jej umiejętności także w tej drugiej świetlicy, no i w działaniach wszystkich związanych z promowaniem zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, prawda, bo nawet w różnych takich środowiskowych imprezach, niekoniecznie organizowanych wspólnie z komisją, pani Czukryta bierze udział. Trzeci cel to jest prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
No budżet mamy jaki mamy, także no nie ma jako takich dożywian dzieci, prawda, uczestniczących w pozalekcyjnych programach. No ale w naszej świetlicy mamy tą możliwość, żeby nie możliwość, tylko mamy możliwość i realizujemy dożywianie dzieci poprzez. No są różne okolicznościowe spotkania i nie tylko. Jeżeli dzieci chcą zrobić z panią Wiolą jakieś kulinarne sprawy, no to ona wtedy pyta, co tam chcą robić i zbiera produkty i razem robią sałatki, kanapki i inne fajne rzeczy. I razem się przy tym bawią. Poza tym organizacja wolnego czasu w szczególności zabezpieczona jest w czasie ferii letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży. Także wysyłamy, opłacamy dzieci ze szkoły, z rodzin dysfunkcyjnych na może trudno być kolonie, prawda, ale tutaj na te programy, które związane są ze szkołą, prawda, czyli zielona szkoła, biała szkoła, jak szkoła jedzie, zawsze dwie osoby finansujemy wyjazd dwojga dzieci. Realizujemy i współrealizujemy programy różne edukacyjne w szkole. Bądź gotowy, bądź razem te, które szkoła proponuje. W szkole podstawowej nauczyciele pracują w programie Spójrz Inaczej. No i też wspieramy tutaj ich działalnościach. W gimnazjum naszym też szkoła pracuje w programie profilaktycznym i też tam staramy się współpracować na ile jest to możliwe. Organizujemy jeden duży festyn z okazji Dnia Dziecka. Będzie, myślę, w przyszłym roku przy udziale szkół, banku, innego ośrodka kultury. Myślę, że to jest fajna sprawa dla całych rodzin, bo jest to duży program profilaktyczny, bo spotyka się dużo osób, całe rodziny i nie ma tam alkoholu, nie ma innych używek. Myślę, że to jest fajna rzecz i należy to kontynuować. Na początku roku tak, prowadziliśmy takie wspólne kolędowania, żeby podzielić się informacjami, które ma komisja do powiedzenia oraz podziękować za współpracę całoroczną, bo gdyby nie współpraca z instytucjami, ze szkołami, prawda, z wieloma ludźmi, z którymi jesteśmy zaprzyjaźnieni, to nasza praca na pewno nie wyglądałaby tak, jak wygląda. W tym roku wsparliśmy taką sprawę jak indiańskie lato. Robiła to świetlica Olesin, także dołączyliśmy się finansowo w kwocie 1000 zł na zabezpieczenie nagród na konkursy. Taka fajna sprawa, bo rodzina Paprotów zajmuje się, tak kultywuje indiańską kulturę. No i myślę, że jest to fajna sprawa, bo to do tej pory nie było czegoś takiego, prawda? No i było to dwa spotkania na rozpoczęcie wakacji, później było na zakończenie wakacji. Całe rodziny fajnie się bawiły, były konkursy i zapoznawanie właśnie z tą taką inną kulturą.
Także współpraca ze środowiskiem wiejskim, prawda, czy ze Świetlic, czy no tak jak są jakieś potrzeby, prawda, to zawsze jesteśmy otwarci i no nie tylko finansowo, ale obecnością swoją wspieramy każdą taką akcję. Także edukacja publiczna, czyli za pomocą różnych plakatów, ulotek, informatorów, prawda, też propagujemy tą zdrowy styl życia. No i mamy swój biuletyn w naszym kwartalniku gminnym ONS, gdzie właśnie są informacje od komisji. No myślę, że jest to fajna rzecz. Artykuły pisze także nasza pani psycholog. Był jeden duży taki artykuł o dopalaczach. Myślę, że każdy jakąś tam swoją informację z tego kwartalnika wyciągnie. Tutaj mam taką ulotkę, może tu szczegółów nie będę czytać, ale dlaczego dopalacze są śmiertelne i niebezpieczne i dlaczego ten artykuł był? Żeby wszystkich przestrzec przed tym, prawda? Bo dopalacz jeszcze jest gorszy od narkotyków, prawda? Ponieważ dopalacze to mieszanki różnych substancji chemicznych i naturalnych, które nie wiadomo, co w składzie danego dopalacza jest, prawda? I trudno nieraz służbie zdrowia no, leczyć takiego osobnika, który jest po dopalaczu. Są nawet, każdy o tym wie, przypadki śmiertelne. No i tak tutaj w uwadze, w dopalaczach wykryto między innymi ołów, tęć, pestycydy, kwas solny, benzynę, aceton oraz fosfor. Są to bardzo niebezpieczne i szkodliwe substancje. Może puszczę tą notkę, żeby się zapoznać. Także ten biuletyn no, służy nam do tego, żeby przekazać różne takie konkretne informacje, nawet i tak jest kserowane ulotki, prawda? Wtedy jest taka fajna o szkodliwości papierosów i o szkodliwości tego elektronicznego papierosa. Właściwie no, niby fachowcy się wypowiadają, że jest mniej szkodliwy jak papieros, ale też do końca to jest niezbadane. Właśnie prowadzimy jeszcze to orzecznictwo, czyli praca z osobą uzależnioną, współuzależnioną. Jeżeli wpłynie podanie do komisji, to wtedy wzywamy na rozmowę osobę podejrzaną o nadużywanie alkoholu i wnioskodawcę. No i wtedy no jest taką mamy taki system, że dwa wezwania, a nie zgłosi się, to wtedy wysyłamy do po takim opinii biegłego psychologa i psychiatrę. Mamy jasno wytyczoną sprawę, co tam się z daną osobą dzieje, prawda? I jakiego leczenia powinna się podjąć. No sprawy toczą się długo, bo tak różnie przychodzą, albo nie przychodzą. Wzywamy też po otrzymaniu opinii przez biegłych. No i to też jest, no, albo przyjdą, albo nie przyjdą. Nikt nikogo do leczenia właściwie nie może zmówić. Jeżeli dana osoba no, nie chce się leczyć, no to nic to z tego nie wyjdzie, bo są nawet tacy specjaliści, że kilkakrotnie podejmowali terapię. No przychodzą i opowiadają takie bzdury, że to nawet nie da się tego słuchać i tak to nawet skomentować to co tam słyszymy.
Poza tym mam jeszcze jeden cel, czyli kontrola prawidłowości korzystania z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. I tutaj szkolenie właścicieli i sprzedawców alkoholu. To taka obowiązuje nas to w myśl ustawy o myśl naszej ustawy. No, nie wiem, co jeszcze mogłabym powiedzieć. No, staramy się na każdym polu dużo robić i mimo że to jest nasza praca społeczna, jednak no, oddajemy się z tej pracy całym sercem. Ty też może tak o tym, że jak wpływa picie jednorazowej wapki alkoholu dla kobiety ciężarnej. No, te wrotki też tam jest składane w środku problemów innych miejscach. Czy macie Państwo pytania do Pani Przewodniczącej Jankiewicz? Pani Przewodnicząca, ja chciałbym spytać, no myślę, że problem taki, który ważny jest dla nas wszystkich. Jak wygląda sprawa alkoholizmu wśród dzieci, młodzieży w naszej szkole? Może tak konkretnie do tego można narkotyki, dopalacze włączyć. Czy ma Pani na to jakieś informacje, czy ten problem narasta, czy się zmniejsza? Parę słów może na ten temat. Myślę, że narasta. Ostatnio w gimnazjum pani pedagog poprzez ankiety rozpatrywała problemy właśnie alkoholu, narkotyków i palenia papierosów i wcale nie jest to takie fajne. No szkoda, że nie wzięłam podsumowania tego, prawda? Tych ankiet i pracy pani pedagog, ale myślę, że na następny raz wezmę. I tutaj aż się prosi pomoc specjalistów i będziemy to uzgadniać na przyszły rok. Myślę, że no, były już takie programy prowadzone w gimnazjum przez fachowców z Monaru. I myślę, że to jest fajna sprawa. Teraz już też zakupiliśmy od fachowców taką diagnozę, prawda, społeczną. To było 100 ankiet dla uczniów szkół. No i myślę, że tu też no, fachowcy dadzą nam odpowiedź na ten temat. To pierwszy etap już był zakończony, teraz czekamy na podsumowanie. Dziękuję. Przejdziemy do punktu siódmego, który jest powiązany z punktem szóstym. I tu mamy zaopiniowanie projektu. Szóstkę przegłosuję. Przedstawienie informacji. Zaopiniowanie projektu mamy w punkcie siódmym. Czy to wymaga głosowania w punkcie szóstym? Mamy różne projekty. Oraz zaopiniowanie projektu szósty. Dalszy ciąg tego punktu. Oraz zaopiniowanie projektu. A, tak, rzeczywiście. Dobrze. W takim razie głosujemy nad punktem szóstym. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017. To jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu tej uchwały. Proszę Panie Szenkę. Widzę, że wszyscy. Uchwała została zaopiniowana jednogłośnie. Myślę, że Pani Przewodnicząca mówiła o problemie narkotykowym i dlatego ten projekt uchwały przegłosujemy już bez jakiegoś odrębnego omawiania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2017? Proszę podnieść rękę. Widzę, że również wszyscy. Uchwała została zaopiniowana pozytywnie. Chciałbym powitać Panią Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, panią Magdę Białkowską. Serdecznie witamy. Korzystając z okazji, żebym nie zapomniał, proszę złożyć z okazji Dnia Pracownika Socjalnego najlepsze życzenia swoim współpracownikom w pomyślności w życiu osobistym, zawodowym, może jakaś nagroda świąteczna. Bardzo dziękuję, że pan pamiętał, oczywiście życzenia przekażę. W imieniu całej Rady. Tak, oczywiście, bardzo dziękuję. Przekażę pan szansę, bardzo dziękuję. Do dzisiaj jest. I prosilibyśmy o przedstawienie gminnego programu wspierania rodziny w gminie Kurów na lata 2017-2019. Nie będę długo mówiła, ponieważ mam spore problemy z gardłem, także Państwo wybaczą, że to będzie trochę okrojona wersja, dobra? Więc tak, zgodnie z treścią artykułu 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, co 3 lata musi być przyjęty taki program, jest to obligatoryjne zadanie. Poprzedni obowiązywał od roku 2014 do 2016. I w zasadzie to jest program, który tak ujmuje w danym systemie to, co się robi cały czas. I rzeczywiście te zadania, które są w nim określone, wykonujemy jako naszą codzienną pracę. To jest program gminny, czyli przyjmowany jest. Znaczy my jako Ośrodek Pomocy Społecznej jesteśmy jego koordynatorem. Natomiast podlega to na tym, że współpracuje i działa na rzecz rodzin ze wszystkimi instytucjami z terenu gminy, tak rodzice, urzędy gminy, z innymi jednostkami, ze szkołami, z ośrodkiem zdrowia, z komisją do spraw rozwiązywania problemów, ze szkołami do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, także ze wszystkimi tutaj z naszego terenu, jak również z sądem. Z zespołami kuratorskim, oczywiście z policją, to jest dokładnie istotne, że ta współpraca nam się układa tutaj bardzo dobrze. I to wszystko ma służyć temu, aby dzieci z rodzin dysfunkcyjnych nie zostały umieszczone w pieczy zastępczej. Takie jest główne założenie tego programu. To jest na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej. Na podstawie tej ustawy u nas w Ośrodku Pomocy Społecznej od roku 2014 jest zatrudniony asystent rodziny i to jest takie główne zadanie wykonywane u nas na podstawie tej ustawy, ponieważ ona głównie mówi o tym, o umieszczeniu dzieci w rodzinie zastępczej i o tym, jakimi zasadami się to się kieruje. Natomiast u nas głównie chodzi o zatrudnienie asystenta rodziny. Ten asystent rodziny jest od roku 2015 stycznia. Pracuje z rodzinami dysfunkcyjnymi, takimi, gdzie pracownik socjalny uważa, że rzeczywiście konieczność pomocy tym rodzinom w codziennym wykonywaniu swoich obowiązków. Są to rodziny, gdzie problem ten trwał nie od roku czy od dwóch, tylko były to wieloletnie narastające trudności wychowawcze. Są to rodziny, które nie potrafią samodzielnie gospodarować pieniędzmi, nie potrafią zająć się dziećmi w sposób należyty, te dzieci miały spore zaległości w nauce, bądź też w ogóle muszą być odraczane, jeżeli chodzi o obowiązek podjęcia nauki w szkole. Chodzi też o to, że były pewne problemy z prawami w tych rodzinach. To wszystko, jak to sobie teraz sprawdzamy i rozmawiamy na ten temat z asystentem, to wszystko rzeczywiście idzie ku lepszemu. Pewne były sytuacje, na przykład nieuregulowane sytuacje związane z alimentami od rodziców, prawda? Być może dziecko miało prawo do alimentów, na przykład tym się nie zajęło, nie potrafiła z różnych względów, z różnych naprawdę różnych względów. Racjonalne gospodarowanie środkami. Nie każdy posiada taką umiejętność planowania budżetu. Okazało się, że są spore pieniądze, na przykład teraz 500, rodziny wydają je zupełnie nieracjonalnie. Dziecko nie ma biurka, pieniądze były przeznaczane zupełnie na jakieś takie rzeczy, powiedzmy, no może trzeba i przyjemność się zabawa, prawda? A jeżeli idzie do szkoły, nie ma biurka, no to pewne rzeczy w tej rodzinie trzeba spracować, jakby na pewno zwracać uwagę, już w tym takich szczegółach, ale na tym polega między innymi praca. Nie chodzi o to, oczywiście jakiś tam duży plan pracy i pomocy jest stworzony, ale to chodzi głównie o takie drobne szczególiki dotyczące życia codziennego tej rodziny, które składają się na faktycznie taką umiejętność później przekładania tego na większe, takie poważniejsze sprawy, prawda? Też dzieci wyrastające w tych rodzinach niestety te schematy postępowania swoich rodziców powielają. Można to obserwować, rzeczywiście się obserwuje, bo ten asystent rodziny jest w rodzinach u nas, gdzie ci rodzice, ci dziadkowie też korzystali z systemu pomocy społecznej. Także niestety to wszystko tak wygląda. Już może nie będę czytała i cytowała tutaj, głównie o to chodzi. Cały czas działa się na rzecz rodziny. My jako Ośrodek Pomocy Społecznej oczywiście tutaj mamy też zapisy, że pomagamy rodzinom poprzez udzielanie pomocy w formie dożywienia.
Jest to przyznawane na wniosek w zależności od wysokości kryterium dochodowego. My mamy podniesione kryterium do 150% uchwały Rady Gminy, natomiast w pewnych sytuacjach, kiedy dyrektor szkoły widzi konieczność objęcia dziecka dożywianiem pomimo przekroczonego dochodu, również my taką pomoc jesteśmy w stanie przyznać, ponieważ pozwala nam na program osłonowy, który mamy też podjęty uchwałą w naszej gminie. Teraz oczywiście dużą pomocą są te środki z programu 500+, oczywiście to nie ulega wątpliwości. Naprawdę rodzinom, wielu rodzinom sytuacja się poprawiła. To w ogóle obserwujemy spadek osób korzystających z naszej pomocy finansowej. To rzeczywiście jest obserwowane. W porównaniu do roku 2015-2014 jest naprawdę ogromny spadek. Ale rzeczywiście są to spore środki, które rodzina może wykorzystać. Pewne rodziny wysłały dzieci na wakacje w ogóle po raz pierwszy. Także naprawdę skorzystały z tego, są kupowane pomoce szkolne, są kupowane, wiem, że mety są wyposażenie do pokoju dla dziecka. Tak, to jest naprawdę, jedna rodzina zrobiła sobie remont domu, no ale nie wiem, czego nigdy nie miałam, że sobie tam to jest bardzo duży plus. Właśnie tylko wykorzystamy te środki, oczywiście pod nadzorem pracownika socjalnego i asystenta rodziny. To wszystko było i wybieranie materiału, i szukanie sklepu, i fachowców, także te środki, wydaje się, że nie są zmarnowane. U nas na terenie naszej gminy nie było takich sygnałów, że jakaś rodzina te środki nam naprawi. W ogóle dobrze układa się współpraca ze szkołą, z policją, z pedagog, z panią Anią Buciak i z panią pedagog z gimnazjum. Jeżeli są jakieś problemy, są te sprawy do nas zgłaszane, pracownika socjalnego. Pracownik socjalny idzie do domu, rozmawia z rodzicami, rozmawia ze szkołą. Także wydaje mi się, że ta współpraca naprawdę bardzo dobrze się układa również z policją, jeżeli są jakieś sytuacje takie, że trzeba przy asyście policji, czy w przypadku przemocy w rodzinie, alkoholizm, wiadomo, że potrzebujemy też pomocy i wsparcia policji. Jest w ogóle teraz wystosowany przez komendanta, głównego komendanta, taki list i określone są w nim zasady. My akurat tutaj nie musimy się stosować, ponieważ mamy bardzo dobrą współpracę z policją, natomiast jest taka możliwość, że my występujemy z pisemnym wnioskiem o konieczność zapewnienia asysty. U nas jest to tyle dobrze, że po prostu sobie tak i bez żadnego problemu się podoba. Natomiast to zostało uregulowane, bo rzeczywiście też dostrzegli, że czasami w pewnych sytuacjach obecność policji jest wręcz nieodzowna, bo wiadomo, że różnymi ludźmi mamy to właśnie, prawda? Oczywiście, jeżeli jest jakaś konieczność, to też kierujemy te osoby do psychologa, do pani Doroty Leczek, o której tutaj pani Jankiewicz mówiła. No dobrze, to tyle. A jeszcze powiem Państwu teraz, jako nie wiem, czy Państwo wiedzą. To już w ogóle jest zamknięty temat tego programu, chyba że Państwo jeszcze jakieś pytania mają. Może jeszcze powiem, bo właśnie ta nowa ustawa, która weszła w życie, znaczy ona będzie 1 stycznia, nie wiem, czy słyszeli Państwo, pomoc matkom. Ciągle słyszeli Państwo? To jest o wsparciu kobiet w ciąży i kobiet na życie. Tak, a teraz te 4000 zł. No właśnie. Chodzi o to, że na podstawie tej ustawy również my jako ośrodki pomocy społecznej, bo to będzie na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny w systemie pierwszym zastępczym, o której mówiłam przed chwileczką. To właśnie na podstawie tej ustawy nasz asystent rodziny ma z tymi rodzinami pracować, z tymi matkami w ciąży. Jest to absolutna nowość, więc od stycznia też będziemy musieli bez tym problemu mierzyć. No to właśnie na podstawie tej ustawy i też wójt będzie organem właściwym. Oczywiście część zapisów ustawowych z tej ustawy dotyczy się służby zdrowia, to jest na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, natomiast druga część ustawy, czyli poradnictwo i wspieranie na tym ciąży oraz wypłata tego jednorazowego świadczenia już będzie należała do wójtów, burmistrzów, no wiadomo, że to wszystko jest później zadawane na środki pomocy społecznej. Także to też taka nowość w naszych przepisach dotyczących wsparcia rodziny. Czy są pytania do pani dyrektor w sprawie tego naszego projektu? Jeśli nie, ja miałbym takie. Nie dyrektor, czy w związku z tym programem 500+, gdzie każda rodzina dostaje na dziecko 500 zł, w zależności od ilości, prawda? Zmniejszyła się ilość pieniędzy wypłacanych na zapomogi, na pomoc społeczną z funduszu gminnego.
Czy jest jakaś różnica? Tak, jest bardzo duża różnica. Zasiłki okresowe i stałe wypłacamy ze środków, które otrzymujemy z dotacji celowej z budżetu państwa. Natomiast zasiłki celowe nasze są pochodzące ze środków gminy. Mieliśmy w zeszłym roku, nie wiem, czy dwa lata temu, plan na to 80 tysięcy złotych. W tym roku mamy 65 tysięcy. Już zmniejszyliśmy celowo, ten plan był w zeszłym roku był uchwalony. Natomiast w tym roku nawet tych 65 nie wykorzystamy. To jest naprawdę bardzo duży spadek. Na funduszu gminy bardzo dobre zjawisko. Ale my te środki wykorzystamy, dlatego że nie wykorzystamy te zasiłki celowe, natomiast te środki w tym momencie przenosimy na usługi opiekuńcze, bo mamy bardzo ogromny skok usług opiekuńczych. Tak, to jest, tak jak proszę Państwa podkreślam, jest bardzo dużo osób starszych i niepełnosprawnych, coraz więcej. W momencie, kiedy zaczynałam pracę jako kierownik ośrodku, 3 lata temu jako osoba pełnosprawna, mieliśmy tych osób 2. W tym momencie mamy 11 osób, czy 12, ja już nie wiem, ile sobie już nie wiem, pani w takiej gminie okradnie, tylko w momencie mamy zapisane. To jest dużo. Jest około 11-12 osób i cały czas to już ludzie się pytają, ale tego się nie da uniknąć, to jest... to się tyczy wszystkich gmin, prawie całego kraju, cały czas jest. Ta polityka dla osób starszych, seniorów, też rozwijana są różne programy przyjmowane, domy seniorów i tak dalej. Placówki wsparcia dziennego dla osób starszych, ujawniamy osób starszych, wydłuża się ta długość życiową, jest coraz wyższa. To są często związane. To tam rodzina się powierzała i wygląda, że jest nie ma wiele powania, prawda? Że dodatkowo rodzice dzieci w jednym domu, to osoby są same. Także te środki, które nie zostaną wydatkowane na świadczenia takie finansowe typu zasiłek celowy, one zostaną przeznaczone na inne potrzeby nasze. Czy można objąć więcej mieszkańców naszych gmin opieką, pomocą, prawda? Takie mamy trendy teraz, no tak, to się po prostu robi, że jest na to zapotrzebowanie. Czy ktoś chciałby jeszcze zapytać? Jeśli nie, to przejdziemy do głosowania. W sprawie zaopiniowania projektu uchwały przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w gminie Kulu na lata 2017-2019. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Widzę, że wszyscy, także komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w gminie Kulu na lata 2017-2019. Punkt 9, sprawy bieżące. Czy ktoś chciałby? Panie wójcie, tak. Proszę bardzo. Chciałbym zwrócić na to, że to jest Komisja Oświaty, Zdrowia, ale również Kultury. Chciałbym przypomnieć, że na stronie gminy jest informacja, że zbieramy propozycje do gminnej ewidencji zabytków. To jest taki wymóg ustawowy, żeby każda gmina posiadała gminną ewidencję swoich zabytków. No, z urzędu do tej gminnej ewidencji wejdą te, które są wpisane do rejestru zabytków, myślę tu o zespołach pałacowych, o zespołach kościelnych, o cmentarz austriacki, czy Kirkut, ale są też, które z urzędu wejdą z tak zwanej wojewódzkiej ewidencji zabytków, ale mogą wejść takie zabytki, które uznamy, że warto ich wpisać do gminnej ewidencji, chociaż ani nie są objęte decyzją konserwatora jako wpisane do rejestru zabytków, ani również nie są w tak zwanej wojewódzkiej ewidencji zabytków. I mamy tutaj takie propozycje tych właśnie obiektów, które jakąś wartość historyczną mają, a które nie są ani w rejestrze zabytków określonych decyzją konserwatora, ani w wojewódzkiej ewidencji zabytków. To jest nasz ten budynek, tak zwany magistrat i sąd, bo kiedyś to był sąd gminny i magistrat. Zajazd pocztowy tutaj na Lubelskiej, ten budynek, gdzie jest ABC. Dawna mykwa, czyli łaźnia na ulicy Warszawskiej. Kapliczka słupowa w zespole kościelnym w obrębie Sparkanu przy kościele. Kapliczka słupowa przy ulicy Lubelskiej, tam gdzie obchodzimy uroczystości związane z 11 listopada. Składamy tam
Wieńce na 11 listopada. Tam pod to kapliczko leżą pochowani kapłani, którzy zginęli podczas potyczki z wojskami carskimi 6 marca 1831 roku. Dalej kapliczka świętego Jana Nepomucena, jak się skręca na Klementowice, przy skrzyżowaniu drogi na Klementowice i do Puła. Kapliczka słupowa na Nowym Rynku. Kapliczka słupowa na ulicy Kościuszki. Dalej figura poświęcona ofiarom bombardowania Kulowa. Tutaj Chrystusa cierpiącego. Z lewej strony, jak się wchodzi do kościoła. Budynek mieszkalny, willa Lubelska 25, własność Jana Dżubero. Cmentarz parafialny, bo on nie jest pisany do rejestru zabytków. I na tym cmentarzu figura Matki Boskiej Bolesnej oraz grobowiec, kaplica rodziny Baczyńskich, byłych właścicieli majątku Kulów. Olesin, dawna drogomistrzówka, vis-a-vis cmentarza niemieckiego, obecnie biuro obwodu drogowego Kulów. Kłoda Dom Ludowy z 1926 roku, obecnie świetlica. Płonki, dawna szkoła, obecnie świetlica. Płonki, kapliczka słupowa tutaj za mostem na Kurówce i druga kapliczka słupowa na posesji prywatnej pana Głowackiego. Most Łukowy z 1905 roku na drodze Brzozowa Gaźwórka Nowodworska, ten most, który jest obok tego nowego na ulicę Nowodworską. To już ponad 100-letni most. Kapliczka Iżycka w Parku Dworskim w Olesinie i dawny młyn wodny na Kurówce, tutaj jak się jedzie do Płonek przed mostem na Kurówce, tak się góra jakże Płonek. Na liście wojewódzkiej są... No to też, to mówię, na posesji Głowackiego, Państwa Głowackiego. Na liście wojewódzkiej są, jest kuźnia na Brzozowej Gacie, tej kuźni już nie ma. I jest w Klementowicach cegielnia, tej cegielni również nie ma. Wiadomo, to tych obiektów nie umiemy, bo nie ma. Jeśli by były jakieś propozycje warte odnotowania, żebyśmy mogli je pisać do gminnej ewidencji zabytków, no to prosimy do 30 listopada. Jest taka możliwość, żeby taką propozycję zgłosić. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Ja? Proszę bardzo. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, mamy marzeczkę dzisiaj przywieziona, znaczy zostało to ogłoszone. Wiem, że księża już ogłaszali. Jakby do kogoś informacji nie dotarło, to za to proszę przekazywać, dobrze? Wiem, że można sobie dzisiaj na Państwo wjechać, ale myślę, że bo pani dzisiaj w piątym została kreka przywieziona, dzisiaj miał ktoś ja. 10 do 12. Wiem, ale jeżeli to dzisiaj nie da rady, no to myślę, że będzie można się u nas umówić jeszcze jakieś dodatkowe terminy. No bo tego dużo, będzie się tak taki, nie wiem, jak nawet, ale w razie to do pana jeszcze może na także kto? Jest szansa. Zaopatrzyć się w dobre polskie jabłka. Jeśli nie ma więcej pytań i wniosków, to pozwolę sobie zamknąć posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego. Dziękuję Państwu za przybycie.